Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Damić. Ze mną studiu jest pan Łukasz Monenda, wiceprezydent Radomia z Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pan prezydent poświętował po wczorajszym zwycięstwie swojego szefa? To było takie krótkie świętowanie, żeby zdążyć tutaj dzisiaj do pana rano na, na wywiad. Od razu bardzo serdecznie gratuluję Radosławowi Witkowskiemu i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Radomia, którzy poszli do wyborów yy, Szkoda, że nas tylko 40% poszło do tych wyborów. No właśnie, o tej frekwencji też, też porozmawiamy, natomiast y, 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 mamy już oficjalne wyniki z, y, y, z, y, z PKW. Radosa Witkowski 54,58%, Artur Standowi 45,42%, czyli około 9%, 9 zwycięstwo. Y, nieco mniejsze niż to sondażowe, które przewidywało nawet 30%. Tak, zgadza się, nieco mniejsze, ale to nie ma większego znaczenia. To jest y, y, 6000 tysięcy głosów różnicy. Prawie że bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali na Radosława Witkowskiego, wszystkim, którzy zagłosowali za dobrą współpracą rządu, samorządu, za tym, żeby nasze miasto się rozwijało. To jest naprawdę wyjątkowa sytuacja i historyczna chwila, bo Radosław Witkowski jest pierwszym prezydentem naszego miasta, który trzeci raz będzie rządził i dodatkowo jest jeszcze y, ma taką y, to y, przewagę nad swoimi poprzednikami, przynajmniej przez ostatnie 20 lat, że będzie miał tą zgodność pomiędzy rządem, poziomem samorządu wojewódzkiego, no i ma wreszcie większość w Radzie Miejskiej. No może być to tak zwany pocałunek śmierci, bo teraz już nie będzie wymówek, że a rząd mi je dał, a coś tam innego się wydarzyło. No teraz już praktycznie y, wszystkie szczeble władzy są rzeczywiście z jednej opcji politycznej, także dopiero teraz rozpocznie się tak naprawdę polityczny władze... Właśnie, dlatego właśnie Radosław Witkowski na wieczorze wyborczym powiedział, że dzisiaj jest dzień odpoczynku, świętowania można powiedzieć, po tej bardzo długiej kampanii wyborczej, a od wtorku ciężka praca przed nami i mam stuprocentową pewność, że będziemy z tej pracy przez Radosława Witkowskiego rozliczać. No właśnie też to, o czym pan wspomniał, czyli po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy tą synergię władzy. Co pana zdaniem spowodowało, bo, że mieszkańcy zdecydowali się właśnie poprzeć Radosława Witkowskiego, bo często można było odnieść wrażenie, że robimy sobie na przekór. Tak, i to widać też w wynikach w gminach okolicznych, w regionie, że części mieszkańcy zrobili na przekór, że chęć zmiany była tak duża, że przestano się zastanawiać, w jakim kierunku ma być ta zmiana i na kogo ma być ta zmiana. I bardzo się cieszę, że w Radomiu ta mądrość zwyciężyła, ta Świadomość zwyciężyła, że radomianie widząc, że przez te ostatnie lata to było bardzo niekorzystne dla naszego miasta, że radom zawsze głosował na przekór. Po raz, tak jak mówię, pierwszy od 20 lat będzie taka sytuacja, że władze centralne będą współpracować zgodnie z władzami samorządowymi mm. na wszystkich szczeblach. Mm -hmm. Też ciekawa rzecz, analizując, przygotowując się do dzisiaj. Programu zauważyłem, że z kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, do rozdysponowania było ponad 20 tysięcy głosów, i tak naprawdę większość tych głosów, bo blisko 7 tysięcy, poszło na Artura Standowicza. Prezydent Radosław Witkowski zyskał tylko 4 tysiące głosów, więc około 9 tysięcy głosów zostało tak nie rozdysponowanych. Przy tak niskiej frekwencji widać było, i to też znowu w całym regionie, że Wyborcy, którzy bardzo chcieli zmiany, nie, to byli, do byli, byli, nie byli dużo bardziej zmotywowani, właśnie. No, jeżeli nie, jeżeli 11 tysięcy osób, 9 tysięcy osób nie poszło, nie poszło na wybory, no to jednak nie wiem, czy tak wszyscy chcieli tych zmian, bo gdyby tak było, no, no to dzisiaj to Artur Sandowicz by byłby prezydentem. To jest, to jest tak, że y, 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 zawsze mamy wybór, <coughs> czy to. Czy, czy, czy brak naszego udziału w wyborach nie jest też jakimś pokazaniem całej klasie politycznej sygnału, że powinniśmy ciężej pracować? Zdecydowanie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te przepływy, no to trudno się dziwić, ponieważ mieliśmy po raz pierwszy także, i tutaj też trzeba radomian pochwalić radomską klasę polityczną, że ta mądrość też zwyciężyła w nas, bo widać to stare, porzekład, bo polskie, że zgoda buduje, jest tutaj, naj... mamy tutaj unaocznienie. Tego pożakadła, ponieważ po raz pierwszy też udało się dogadać wszystkie w zasadzie partie na scenie politycznej, po tej demokratycznej stronie, także i siły bezpartyjne. Każdy schował swoje drobne interesy w kieszeń, swoje ambicje i dogadaliśmy się, i to też jest wyjątkowa historyczna chwila. Tego wcześniej nie było i mam nadzieję, że to jest taki doskonały przykład też dla naszej klasy politycznej, jeśli chodzi o, o tak zwane partyjne centrale, że zgoda buduje. I tutaj po raz pierwszy chyba Radom nie jest symbolem tej awantury i, i, i niezgody, tylko właśnie symbolem zgody. No właśnie, mówiliśmy też o, o frekwencji. W pierwszej turze wynosiła ona 48,65%, teraz tylko 41,71%. Ja pamiętam, że prezydent Radosław Witkowski po, po, po wygranej pierwszej turze mówił, że głównym zdaniem jest to, żeby ta żeby tą frekwencję zwiększyć, żeby zachęcić radm do tego, żeby oni Poszli, no To wiemy już, że nie tyle nie udało się zwiększyć tej frekwencji, co ona drastycznie spadła. Tak, i to też w całej Polsce to jest, to jest niestety bolączka naszej demokracji jeszcze. Jeszcze i co dziwne, bo wybory samorządowe okazuje się, że te najbliższe co, co, każdego obywatela, okazuje się, że są mniej mniejsze budzą emocje, mniej mobilizują niż te wybory parlamentarne chociażby czy te które najczęściej nas mobilizują, czyli wybory parlamentarne. Prezydenckie, no ale to już jest kwestia, na którą socjologowie pewnie będą się zastanawiać. 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 Poseł Marek Suski wczoraj podczas wieczoru wyborczego, podczas swojej wypowiedzi, użył takich słów: Wygrało potunizm, miedenictwo, a przede wszystkim wygrało takie powiedzenie, że się nie da. Miasto niestety nadal będzie się staczać przepaść finansową i niekompetencję. Wygrał ten, który wszystko zawala, wszystko jest drogie i nie w terminie. No to co, szanowni... pan o, co pan o tym sądzi? Ja tylko powiem tyle przegrał przede wszystkim Marek Suski. I to jest czerwona kartka, która została pokazana Markowi Suskiemu i takiemu stylowi uprawiania polityki, który on proponuje. Stylowi opartemu na insynuacji, na złośliwości. Zresztą to jest ocena, rozumiem, Radomian w takim razie. Szanowni Państwo, Marek Suski no mówi wszystkim... Wam, że źle wybraliście. Poseł z Grójca będzie Wam dyktował, kto ma być prezydentem Radomia. To jest doskonały sposób na uprawianie polityki i to zostało ocenione przez Radomian. Szkoda, że poseł Marek Suski nie ma więcej klasy. Powinien prezydentowi Witkowskiemu pogratulować i zastanowić się, jakie błędy popełnił w kampanii, w przekazie. A przede wszystkim padały też słowa podczas tego wieczoru, że politycy współczują Radomianom tego, że przez pięć lat będą mieli prezydenta Radosława. Witkowskiego, Ale to już zupełnie inna kwestia. To, tak to chyba, vocem... chyba niepotrzebne współczucie. Wydaje mi się, że Radomianie nie po to wybrali swojego prezydenta, żeby im poseł z Grujca współczuł. Równie dobrze można by powiedzieć, że Radomianie współczują tutaj mieszkańcom całego regionu, że mamy takiego posła. Jak pan w ogóle ocenia tą kampanię? Ogólnie o wykonaniu czy to prezydenta Radosława Witkowskiego, czy Artura Standowicza, tutaj mówię w kontekście drugiej tury, bo wydaje się, że była ona bardzo spokojna. I tak naprawdę, no, porównując chociażby do innych miast, no to u nas może nie, że nic się nie działo, ale działo się bardzo mało. To chyba dobrze generalnie, co do zasady, że nie było tutaj jakichś wyjątkowych awantur, bo to... A, media tak tak ja to lubią. No ja wiem, że to jest zawsze, to się fajnie sprzedaje, to są fajne ogłówki, fajne cytaty, można tym żonglować, ale no, tak jak w, tutaj w Polsce była sytuacja, że ktoś kogoś tam przewiózł na masce samochodu nawet, do tego stopnia temperatura... No to u na w Radomiu aż takich pomysłów nie było. Tak, temperatura sporo politycznego sięgała. Największy spór to było chyba kwestie Debaty? Tak, prezydenckiej tej afery plus hejterskiej. Afera hejterska tak. plus kwestia zarobków prezesów spółek miejskich. No, to, to, to nie jest żadną e, tajemnicą, bo e, zarabiali ci panowie i państwo e, to zgodnie z prawem i wszyscy o tym doskonale wiedzą, nie ma tam żadnej tajemnicy. E, zresztą, jak przeliczy się 7 lat, e, czyli ich zarobków, to rzeczywiście te kwoty wychodzą e, e, spore, więc jakbyśmy tak podliczyli pana posła Suskiego, przy ile tam od początku, kiedy jest posłem, zarobił, to też by wyszły całkiem ładne okrągłe kwoty. To takie trochę nieuczciwe, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, ale no nie oszukujmy się, to nie jest też największe świństwo, które można było zrobić, więc rzeczywiście w tym kontekście kampania była dosyć spokojna. Ona była bardzo długa, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że wydaje się, że to jest takie przedłużenie tej kampanii z października, że weszliśmy z jednej kampanii w drugą i przy przez to być może też te temasy, tematy samorządowe były mniej e, zauważalne. I też być może mieszkańcy po prostu byli zmęczeni tą sytuacją polityczną, która wokół nas jest, bo jednak, mimo że były wybory samorządowe, to cały czas ten temat parlamentu, rządu się. Przewijał. No, gdyby prawo i sprawiedliwość umiało oddać władzę, a nie oszukiwało, że ma większość w parlamencie i przedłużało proces powoływania nowego rządu, to też byłoby trochę prościej, bo mielibyśmy e, zdecydowanie wcześniej nowy rząd. No i ten Nowy rząd mógłby już część spraw poprawie sprawiedliwości posprzątać. A tak to cały czas jesteśmy w procesie sprzątania poprawie sprawiedliwości, a czas na takie prawdziwe rządzenie dopiero się zaczyna. Mm -hmm. Czy pan wczoraj zdecydowanie bardziej, niż pozostali wiceprezydenci odetchnął z ulgą po wynikach? Nie dlaczego. Miałbym no bardziej. Bo, niż bo zwycięstwo zwycięstwo Radosława Witkowskiego oznacza, że zostanie Pan na fotelu wiceprezydenta Radomia, bo w przypadku. Porażki. no Prawdopodobnie pan z tej funkcji musiałby odejść, a wszyscy w musieliby odejść tak, w ale, ale pozostali wiceprezydenci zasiadaliby chociaż w Radzie Miejskiej, a pan tego mandatu w wyborach nie zdobył. Nie zdobyłem. Kandydowałem z piątego miejsca, które co do zasady no i szóste, było wiadomo, że. szóste miejsce 298 było, było że Przedostatnie miejsce. Dziękuję więc, no serdecznie wszystkim moim wyborcom. Więc jak to rozpatrywać? Za, za to, jest, to jest jakaś kwestia, nie wiem, do pana takiej żółtej kartki, że jednak nie jest pan. Jeszcze w środowisku samorządowym masz tak dobrze rozpoznawany? Czy jakieś inne kwestie Trzeba pan tutaj dostrzega? Można się nad tym jeszcze głębiej zastanowić. Ja nie miałem na to bardzo czasu, bo zajmowałem się i pracą, i kampanią wyborczą. Ja mam, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że polityka nie jest jedynym moim zajęciem, jeżeli chodzi o zajęcie zawodowe, że zajmuję się, jestem nauczycielem z, z zawodu, mam stałe miejsce pracy poza zupełnie polityką, gdzie zawsze mogę wrócić i to nie jest tak, że jestem uzależniony od polityki, więc podchodzę do tego może z większym dystansem także. Także i do tych wyników. Oczywiście mogły być lepsze, ale trzeba pamiętać, że mieliśmy doskonałą listę, mieliśmy świetnych, miałem świetnych kont kandydatów, bo miałem i Dawida Ruszczyka na liście. Miałem Tytusa, który zrobił świetną kampanię także. Jak na debiutanta, przemawiał naprawdę bardzo Króci, dobry Więc tutaj pozdrowienia dla Tytusa Kasprzaka miałem panią wiceprezydent Kalinowską na, na jedynce, miał Agnieszkę Stolaczyk, czyli naprawdę y, ludzie mieli wybór, a znalezienie kogoś tam na piątym miejscu i skojarzenie, że to jest ten kandydat, to nie jest takie, y, takie proste. Nie podłamuje mnie to, ponieważ patrząc na wyniki y, y, innych, to, to to nie jest aż tak znowu się. Da, więc... I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy pytanie, które często pojawia się w komentarzach na naszym profilu na Facebooku. Temat wysypiska na na Wincentowie. Co nowego, Panie Prezydencie, w tej kwestii? Przy Wyspisku kwestii? na Wincentowie. Nic nowego, ale natomiast coś nowego, jeżeli chodzi o ofiar Firleja i o wywóz tych niebezpiecznych odpadów. To jest bardzo ważny temat, który udało nam się ruszyć, a mianowicie od 15 kwietnia trwa wywożenie tych niebezpiecznych odpadów. Dziewięć transportów w tygodniu. Bardzo profesjonalnie do tego podchodzący wykonawca. No i serdecznie. Podziękowania z tej strony składam pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, którzy są na miejscu przez cały czas, są przy ważeniu, pilnują interesów gminy, niezależnie od warunków atmosferycznych, a jak Państwo widzicie, temperatury nie są zbytnio rozpieszczające, jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz. Naprawdę fantastycznie wykonują, fantastyczną pracę, pozbywają się tego problemu. Problemu, który naprawdę był taką tykającą bombą ekologiczną pod tamtą częścią miasta. Czyli kiedy te prace się zakończą? Trzy miesiące ma wykonawca na e, dokładnie 75 dni, e, żeby być e, precyzyjnym. E, czyli maksymalnie czyli, w lipcu powinniśmy, tak, już powinniśmy być wolni od tego problemu. Natomiast idzie sprawnie, e, wszystko zależy od tego, czy nie okaże się na przykład, że dojdzie tfu odpukać do jakiegoś e, rozszczelnienia. Pilma e, jest oczywiście przygotowana na to, wszyscy są za Trzeba pamiętać, że te chemikalia były przetrzymywane naprawdę w warunkach kompletnie się do tego nie nadających i te transporty muszą być bardzo delikatnie odpowiednio zabezpieczone i wywiezione do utylizacji. Łukasz Malenda, wiceprezydent Radomia z Polski 2050 był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.